Chodzi mi dzieci z rąk Osmex. Dzisiaj jest taka zawalista niespodzianka, że nie wiem. Bo dopiero zamknąłem kury sobie tam z tyłu. Tu kurki jak zwykle mi ważą na zagrodzenie. Tutaj o kozie się łasi. Tu patrzę, może jajka będą. O, tu kozie jest. I tutaj są kurki. Pozamykałem dopiero kury i u kur było coś bardzo fajnego. A co? To zaraz... O, matko, kurka, nie strasz mnie. Zaraz wam pokażę. Najpierw wam pokażę, że tutaj jest ta samiczka gołąbka. Przyniosłem ją tutaj, bo taka jest zmarnowana trochę. Tak, zobaczcie, tak trochę dziwnie wygląda. O, i teraz tak bardziej przez dziupo oddycha niż przez nos. Nie wiem, co jej się mogło stać. Przyniosłem ją tu, bo myślałem, że może jej się coś poprawi. I zobaczymy. Dobra, idziemy do niespodzianki. Kurde, to jest tak fajne, bo zobaczcie. Zbierałem sobie jajka, no i dobra. I znalazłem to jajko. To jest tak wielkie to jajko, że macie tutaj w porównaniu do jajka kurzego. To jest kurde jak na moje ręce. To kurde takie jest wielkie to jajko. Gęsi mi się zaczynają nieść bardzo fajnie, tu mam latarkę jeszcze. Gęsi mi się zaczynają nieść. Ale to jest takie wielkie to jajko, że nie wiem. Tu jeszcze zobaczymy zaraz do kur. No, kury mi tutaj wchodzą do siana. Chcą te jajka znosić, ale jeszcze mnie nie znoszą. Tylko czubaczka mi jakiś czas temu zniosła. O, tu jest jajeczko. Będzie do inkubacji. A, czy nie rozwaliłem trocin. O, niech to będzie, to do wywalenia. Się to mogłem kozą rzucić. Ale mniejsze już. O, tutaj nawaliłem trocin. No, słuchajcie, kurki. Jeśli chcecie, to zaraz wam sypnę. Oj. No. I taka niespodzianka, to jajko idzie do inkubacji. Sypniemy to jedzenie. I wam opowiem od razu, co wyszło z inkubacją kaczek. Kaczek małych nie będzie staropolskich. Nie będzie, bo wszystkie jajka są niezalężone. Wszystkie jajka już wyrzuciłem. Przyświetlałem je i wszystkie jajka są niezalężone w ogóle. Nic jest niezalężone, ten trochę jest rozczarowany. Ale dzisiaj mamy sobotę. Nie sobotę, mamy dzisiaj wtorek. Tak, wtorek. I będę dzisiaj... Dzisiaj już włączyłem inkubator. I to jeszcze jajko sobie dołożę, bo nic się nie stanie, jak się trochę dłużej później się wsadzi. Nic mu nie powinno być, więc jeszcze sobie dołożę. I już dzisiaj już nic nie będę dokładał. Jajek mam chyba włożonych prawie 30. 10 od czubatek i 10... Nie, i 20 prawie od kochinów. No tutaj to jest wszystko razem chodzi, więc są miksy. No ale to dla mnie nie problem. Mam nadzieję, że będzie trochę od Feniksów jajek. Od Feniksów trochę mam nadzieję, że będzie jajek. Tam jest kurka z tyłu. I od Silek mi się wydaje, że są dwa jajka, bo jakiś czas temu znalazłem jedno jajko od Silki. I mam nadzieję, że może jajka wyklują się jakieś Silki albo coś. No będą miksy, to będą, no ale trudno. Tu kogucik Feniksa, jego chyba skórko wyniosę stąd. No. No dzisiaj jest wtorek i dzisiaj pewnie tego filmu nie wrzucę jeszcze. Bo dzisiaj pewnie wrzucę film z specjalu na 500 subskrypcji, co jest ta woliera. Mam nadzieję, że wam się podoba. Z czego nie wrzuciłem, ale... Chyba udany jest ten, więc tam pewnie pójdą Feniksy. Oj, sorka, kuśka. Feniksy tam pewnie pójdą i zobaczymy. Ale najbardziej się cieszę z tego jajka. Już widać, że mi się zaczynają gęsi nieść, tylko teraz ciekawe, które się zniosła. To jeszcze będzie trzeba zobaczyć. Przypilnować je. W domu je sobie rozbiję i zobaczę, czy... Jezu, akurat wielkie i ciężkie. I w domu rozbiję i zobaczę, czy jest zalężone. Czy jest zarodek w środku. I zobaczymy. Mi się bardzo podoba. Tu są jeszcze baranki. Napiszcie mi film, czy napiszcie mi w komentarzu. O matko. Czy byście chcieli film z ważenia królików?
byśmy zważyli, ile one ważą, bo sam jestem ciekawy. No i przy okazji bym mógł nagrać to. Więc piszcie mi w komentarzu, czy chcecie to. Nie wiem. Dobra. No i czy będzie się taki film? Tu już chyba wszystko powiedziałem. Zaraz to poobrządzam, nakarmię zwierzęta na wieczór. Tu kurki, kochiny, wszystko sobie ładnie chodzi. Do tej brachmy może dokupię kogucika. Ale zobaczymy. No, na razie to będzie jako kochin, więc... Tutaj do tej samiczki będę musiał dokupić samca znowu. Bo jak mi uciekł, to będę musiał samczyka dokupić. Chodź zobaczę, bo może... No i sorry, kurde, ucięło mi nagrywanie. I tak, do tej samicy może będę musiał dokupić samca, albo może tam dogadam się z Kazimiry, jakby do niego ten samczyk wrócił. To by może by mi go zwrócił by mi go, albo może nie, zobaczymy. Dogadam się z nim tam, albo od niego odkupię jeszcze jednego tego białego samca, bo on tam miał 3 sztuki. Jedną tą samicę i jej 2 samce. Ale ja wziąłem tylko parę, bo później to już żałowałem, bo mogłem wziąć wszystkie. Ale już nic nie poradzę, więc może odkupię od niego tego samczyka. I zobaczymy, mam nadzieję, że ta samiczka wyzdrowieje. Traku już nie słychać, ale wcześniej zanim mi ucięło nagrywanie. Jak mi ucięło nagrywanie, to było słychać, jak ona tak sapie i myślałem, że to nagram, byście wiedzieli, co możesz z tym zrobić, ale... Kurde, nie wiem, dobra. Co jeszcze? Nie wiem, czy... Nie no, chyba było na filmie, było... mówiłem o królikach, więc... Dobra, to chyba będzie tyle. Dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć!